Firma Zscaler, którą pozwolę sobie teraz przedstawić, to największy na świecie dostawca rozwiązań cyberbezpieczeństwa z chmury jako alternatywa do urządzeń klasy appliance w modelu subskrypcyjnym. Jesteśmy, nasze data center są obecne w ponad 100 krajach, na 6 kontynentach i obsługujemy klientów w 185 krajach. Mamy również bezpośredni peering już teraz z ponad 200 dostawców aplikacji i usług chmurowych, takich jak Box, Dropbox, Office 365 i tak dalej. I wszyscy najwięksi operatorzy są naszymi partnerami i produkują naszą globalną sieć. Rozwiązania Zscaler działają na potężnej skali, oferują potężną skalę. Proszę zauważyć parę przykładów tego. Obsługujemy dla firmy Siemens 240 tysięcy użytkowników w 185 krajach. Dla Church of Latter-day Saints w Stanach Zjednoczonych obsługujemy 30 tysięcy lokalizacji. Angielski NFZ, obsługujemy dla angielskiego NFZ ponad 1,6 miliona użytkowników. A dla British American Tobacco miesięcznie samego ruchu Office 365 procesujemy ponad 83 terabity. Podkreślam tutaj, że takiej mocy przerobowej nie da się osiągnąć na tradycyjnych rozwiązaniach. My oferujemy potężną skalę i duży poziom spokoju, jeśli chodzi o to, że niezależnie od rozmiaru firmy, jesteśmy w stanie poradzić sobie z każdym wyzwaniem. Jakie rozwiązania, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, oferujemy? Na przykład takie. Dzielimy to na trzy części, czyli Access Control, Threat Prevention i Data Protection, i tam występuje oczywiście Next Generation Firewall, występuje filtrowanie URL, kontrola pasma. Robimy to w bardzo ciekawy sposób i dość unikatowy, ponieważ nasza chmura jest po drugiej stronie państwa łącza do każdej lokalizacji. A więc my możemy powiedzieć coś takiego, zdefiniować regułę, że rezerwujemy 20% państwa łącza na aplikacje krytyczne, takie jak Office 365. I robimy te, i kontrolujemy ten ruch na wejściu do łącza, a nie na wyjściu. A więc nie tracimy pakietów, nie musimy odrzucać sesji na naszym routerze już przy wyjściu tego ruchu. Oczywiście Advanced Threat Protection, Cloud Sandbox, Antywirus, DNS Security, DLP, CASB i pełna kontrola plików jest dostępna w naszej chmurze. Robimy to bez żadnego urządzenia. Nie sprzedajemy, nie mamy w ofercie żadnych urządzeń. Czyli niczego nie musimy kupić, niczego nie musimy zainstalować, do niczego nie musimy dostarczyć prądu, niczego nie musimy łatać, update'ować i wymieniać co jakiś czas na nowe. Działamy w modelu subskrypcyjnym per użytkownik. Dlaczego to robimy? A jeszcze zanim wspomnę dlaczego, jeszcze chciałem wspomnieć o tym, że od 7 lat Gartner uważa nas za Rolls-Royce, jeśli chodzi o rozwiązania Secure Web Gateway, a Forrester z tą opinią się również zgadza. Robimy to, co robimy, z jednego prostego względu. Chmura i mobilność wymagają cyberbezpieczeństwa w modelu Zero Trust, dostarczonego w trochę innej formie. To jest 30 lat dorobku światowej informatyki. Nasze tradycyjne sieci wyglądają mniej więcej tak. Stały się bardzo skomplikowane, zawierają wiele elementów i coraz trudniej zarządzać tymi zasobami pod kątem cyberbezpieczeństwa, ponieważ jak wiemy, komplikacja jest największym wrogiem, jeśli chodzi o zabezpieczenie. Im więcej elementów, tym łatwiej o pomyłkę i tym trudniej jest skonfigurować politykę bezpieczeństwa dla tych zasobów. Chmura oraz mobilność to dwa z trzech elementów poza blockchainem, które tak naprawdę napędzają cyfrową transformację. Urządzenia starej generacji stworzone były do zabezpieczenia dobrze zdefiniowanych zasobów. Tradycyjnie wiemy, która część sieci jest nasza, gdzie jest nasz LAN, nasz WAN, gdzie są nasze lokalizacje. Wokół tego rysowaliśmy dobrze zdefiniowaną granicę i na brzegu tej granicy stawialiśmy zabezpieczenia, takie jak firewall i tym podobne. Z tym, że proszę zauważyć, co się dzieje na rynku. Mamy do czynienia z masową migracją aplikacji do chmury, a nasi pracownicy są praktycznie wszechmobilni i bardzo często również wykraczają poza tą dobrze zdefiniowaną granicę. A więc skoro użytkownicy i aplikacje przenieśli się do chmury, to zabezpieczenia też muszą się przenieść tam, gdzie aplikacje i użytkownicy, czyli do chmury. I to jest cały zamysł rozwiązania Zscaler.
Oczywiście producenci tradycyjnych zabezpieczeń ponieśli pewne inwestycje, produkują sprzęt i często próbują ten sprzęt, te urządzenia uchmurowić, czyli znaleźć dla nich miejsce w tym nowym świecie. I oczywiście można to zrobić przy pomocy takich rozwiązań, natomiast nie jest to nigdy rozwiązanie najbardziej optymalne. Klasyczne zabezpieczenia po prostu przestają mieć sens w tym nowym świecie, a internet staje się tak naprawdę nową siecią korporacyjną. A więc ten internet musimy teraz również zabezpieczyć, bo tam są aplikacje i użytkownicy. Ciekawostką jest fakt, że chyba 4 tygodnie temu globalny ruch aplikacji Office 365 przekroczył globalny ruch YouTube. To pokazuje, jak bardzo aplikacje biznesowe zaczynają istnieć w świecie chmury, w chmurze i jak bardzo są wykorzystywane poprzez firmy na całym świecie. I teraz szybkie porównanie wysokopoziomowe tego starego świata, starej rzeczywistości i tej nowej. Tak jak wcześniej wspomniałem, nasze klasyczne sieci, które kiedyś tworzyliśmy, były trochę podobne do kokosu. Wszystko, co dobre, miękkie i smaczne, było w środku, a wokół tego była taka twarda, nieprzemakalna skorupa. Tak wyglądały nasze sieci. Dobrze zdefiniowana granica i zabezpieczenie na brzegu. Często użytkownik zastanawiał się, zadawał sobie pytanie, w jaki sposób połączę się w tym miejscu do sieci. Czy jest jakiś kabelek? Czy jest tutaj dostępna sieć bezprzewodowa, prawda? I tak jak wspomniałem wcześniej, te sieci, do których próbowaliśmy osiągnąć dostęp, były topologicznie bardzo skomplikowane. W nowej rzeczywistości, w tym świecie Zero Trust, nasze sieci są bardziej podobne do awokado. Bo skoro aplikacje i użytkownik wykraczają poza te twarde granice, to ta granica staje się trudna do zdefiniowania, miękka. Teraz już coraz rzadziej, a wręcz bardzo rzadko, zastanawiamy się, w jaki sposób osiągniemy dostęp do sieci. Pracownicy są zainteresowani dostępem do zasobów, które potrzebują, żeby wykonywać swoją pracę, a pracodawcy są zainteresowani tym, żeby nie mieli dostępów, bo tu chodzi o bezpieczeństwo, do zasobów, które nie potrzebują. Czyli mówimy tutaj o mikrosegmentacji w kontekście ludzkim. A jak wspomniałem wcześniej, internet staje się teraz nową siecią korporacyjną, którą Zscaler po prostu zabezpiecza. I w jaki sposób można przejść ze tego starego, tradycyjnego świata do tej nowej Zscalerowej rzeczywistości? 3 proste kroki. Krok pierwszy. Wystarczy w lokalizacji przekierować interfejs wejściowy na routerze, aby przesyłał cały ruch wychodzący z tej lokalizacji do chmury Zscalera jako next hop. Tam stosujemy wszystkie mechanizmy bezpieczeństwa na tym ruchu i dopiero stamtąd wychodzimy do internetu. Zalety chmury to, jak wspomniałem wcześniej, skala. Oferujemy inspekcję SSL bez limitu. Mamy potężną moc przerobową. To są bardzo drogie projekty, jeżeli chcemy je zrealizować przy pomocy urządzeń. Ich trzeba kupić dużo, one mają swoją wydajność i są bardzo drogie. Tutaj wąskim gardłem będzie zawsze rozmiar państwa łącza. Tyle ruchu SSL, który prześlecie do naszej chmury, wykonamy inspekcję 100% tego ruchu, jeżeli państwo sobie tego życzą, ponieważ zagrożenia najczęściej próbują się przedostać w ruchu zaszyfrowanym, a średnio w sieci już teraz 70-80% całego ruchu jest zaszyfrowane. A więc nie możemy nadal godzić się na to, żeby wykonywać trochę inspekcji, a trochę nie, bo nas nie stać na więcej urządzeń. W moim świecie ten problem po prostu nie występuje. Czyli w momencie, kiedy przekierowujemy ruch do naszej chmury, to jako drugi krok, skoro te funkcjonalności są w naszej chmurze, możemy usunąć nasze urządzenia klasy appliance, może nie wszystkie, ale może większość albo niektóre, z naszej sieci. A więc obniżamy koszt eksploatacji i upraszczamy sieć, ponieważ jest ją teraz łatwiej zabezpieczyć, bo jest topologicznie bardziej prosta. Ale tutaj cały czas jeszcze korzystamy z łączy na przykład MPLS między lokalizacjami oddalonymi a lokalizacją główną. Czyli jako trzeci krok możemy teraz tak naprawdę wykorzystać internet jako sieć korporacyjną i już nie przerzucać tego ruchu przez MPLS do lokalizacji centralnej, żeby korzystać z dobrodziejstw naszej infrastruktury security, bo teraz next hop z każdej lokalizacji jest do naszej chmury, która jest wszechobecna, a więc tak naprawdę możemy mocno zredukować ilość ruchu na naszych łączach WAN, a w niektórych skrajnych przypadkach po prostu zrezygnować z tych łączy. Czyli w żołnierskich słowach,
oferujemy wyższy poziom bezpieczeństwa łatwiej. Co to znaczy? Jesteśmy w stanie, ponieważ nasza chmura jest zawsze brokerem tego ruchu między użytkownikiem, lokalizacją a internetem i aplikacjami takimi jak Salesforce, Box, Dropbox, Azure, AWS i tym podobnych, to przestaje mieć znaczenie, z jakiego urządzenia i z jakiej lokalizacji użytkownik korzysta z tych zasobów. Jego polityka bezpieczeństwa jest nareszcie jednolita. Bez potrzeby wdzwaniania się poprzez VPN do sieci korporacyjnej, żeby skorzystać z mechanizmów bezpieczeństwa. Bo każdy użytkownik, niezależnie od urządzenia, czy to jest Windows, czy to jest Android, czy to jest Linux, instaluje sobie apkę i ta apka, podobnie tak jak router w lokalizacji, kieruje cały ruch z tego urządzenia do naszej chmury jako broker i dopiero po wykonaniu wszystkich, po zastosowaniu wszystkich wymaganych mechanizmów bezpieczeństwa, użytkownik wychodzi do internetu. Czyli jego polityka bezpieczeństwa jest identyczna, niezależnie od tego, czy jest w lokalizacji głównej, oddalonej, u klienta, na lotnisku, w pociągu, w Starbucksie. Ta polityka jest nareszcie jednolita, bo jest konfigurowana tylko w jednym miejscu. Niezależnie od ilości lokalizacji, niezależnie od tego, jak mobilni są użytkownicy. Po drugie, tak jak wspomniałem wcześniej, bezpośredni, bezpieczny dostęp z każdej lokalizacji. Zdarzały się w mojej firmie projekty, gdzie klienci po prostu rezygnowali z łączy MPLS i korzystali tylko i wyłącznie z bezpośrednich łączy i z technologii SD-WAN z każdej lokalizacji. A te projekty w dużej mierze spłacały się z oszczędności wynikających z rezygnacji z międzynarodowych łączy MPLS. To jest zupełnie inne podejście do tego, jak może wyglądać nasza sieć. Po trzecie, inspekcja całego ruchu zaszyfrowanego w czasie rzeczywistym. Jesteśmy w stanie zapewnić to na piśmie w naszym kontrakcie. Nawet w przypadku naszego sandboxa oferujemy sandbox w pełni inline, ponieważ ponownie ze względu na potężną moc przerobową nie musimy instalować urządzenia, które wykonuje inspekcję kopii tego ruchu, bo ruch nie może czekać i oryginał już przechodzi do użytkownika, tylko my możemy tą inspekcję wykonać w bardzo szybkim tempie, a więc możemy postawić nasz sandbox inline i ten ruch może być analizowany w czasie rzeczywistym, co żaden inny producent sandboxu tak naprawdę nie jest w stanie zaoferować. Po czwarte, tak jak wspomniałem, ponieważ nasza chmura znajduje się po drugiej stronie każdego łącza do każdej lokalizacji, możemy zapewnić, gwarantować pasmo dla aplikacji krytycznych już na wejściu do państwa łączy, a nie na wyjściu. Tego również nie da się zrobić na urządzeniach klasy appliance. Czyli tak naprawdę oferuje mniej urządzeń w sieci LAN i mniej ruchu w sieci WAN. Ostatni slajd, nie będę go czytał w całości, ale oczywiście jest to znany temat, no ale co z poufnością, co z prywatnością danych? No ja nie mogę, bo to chmura, nie wiemy co się dzieje. Proszę Państwa, jesteśmy w 100% zgodni z wymogami prawnymi Unii Europejskiej, Niemiec, i tutaj podkreślam Niemcy, ponieważ prawo niemieckie jest najbardziej surowe w całej Unii Europejskiej, jeśli chodzi o poufność i prywatność danych. Mamy pełną zgodność nawet z prawem niemieckim i podpisujemy się pod tym również w kontrakcie. Zgodność z wymogami RODO gwarantujemy również w kontrakcie. Logi europejskich organizacji nie wykroczą poza Unię Europejską, jesteśmy w stanie to zapewnić, lub poza Stany Zjednoczone, jeżeli tak musi być. Mamy pełną kontrolę nad tym, gdzie ten ruch się odbywa w naszej chmurze. Logi każdego użytkownika szyfrowane są w całości w czasie rzeczywistym i przesyłane w ten sposób end-to-end, a nie buforujemy i nie przechowujemy żadnych logów w naszym systemie. Działamy tylko na indeksach metadanych logów, na których wykonujemy rekonstrukcję dopiero na Państwa serwerze logów, jeżeli jesteście zainteresowani wyeksportowaniem tej informacji do swojego SIEM-a. Z tego względu dostęp do logów przez agencje rządowe po prostu nie jest możliwy, no bo nie ma jak. Te dane nie istnieją w tym formacie, które można podsłuchać. I oczywiście posiadamy certyfikaty ISO 27K, SOC 2, Privacy Shield i co ciekawe certyfikację FedRAMP. Jest to certyfikacja rządu amerykańskiego, która pozwala, abyśmy byli wykorzystywani w takich organizacjach jak FBI, CIA, właśnie ze względu na naszą architekturę i fakt, że nie możemy zostać podsłuchani, bo nie ma na to sposobu.
A więc, proszę Państwa, witam w nowej rzeczywistości. 100% transformacji, 0% urządzeń. Jeżeli możemy zrobić coś, aby zredukować ilość urządzeń, które musimy kupić, utrzymać, łatać, update'ować i wymieniać i dostarczyć do nich prąd i dostarczyć ludzi, którzy się tym zajmą i możemy uprościć naszą sieć, aby łatwiej było ją zabezpieczyć i mieć to w chmurze, która nie zważa na to, czy chcemy tam podłączyć 1000 lokalizacji czy milion, bo ta chmura na to pozwala, Zscaler oferuje właśnie taką transformację.